Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Easy Drifting. Tym razem już coś robimy i to właściwie nie byle co, bo od rana jesteśmy w trasie. Teraz znajdujemy się w Łodzi, gdzie przyjechaliśmy po nowe laminaty, ponieważ te stare, po głębszych oględzinach doszliśmy do wniosku, że no niestety nie nadają się do dalszego użytku i przywrócenie ich do stanu używalności i do dobrego stanu fizycznego trwałoby dużo dłużej niż podróż tutaj. Tak więc zobaczcie, co udało nam się kupić. No to ogólnie jak zawsze poniosła mnie troszeczkę fantazja. Nie skończyło się na samym zderzaku. Pokusiłem się też o taką oto dokładeczkę, której mam nadzieję, że teraz nie uszkodzę, ale za moment wam ją pokażę. Na razie jest nieco brudna, bo została świeżo co zrobiona, ale tak sobie tutaj położymy. A co? Taki oto piękny nowy zderzaczek. W jednym kawałku, nie trzeba będzie nic naprawiać, no chyba, że teraz coś się zmieni. Tadam! Proszę bardzo, jaki agresywny. No. I ogólnie to ma tworzyć jedną całość wraz z dokładką. Wizja jest w mojej głowie. No, coś takiego. Nie wiem, czy myślacie, jak to będzie docelowo wyglądać, czy nie, ale myślę, że powinno być całkiem fajnie. I dosyć nietuzinkowo, jak na bardzo pospolite BMW E36. Ogólnie rzecz biorąc, raczej nie było to warte tyle, ile zapłaciłem. Ale w drifcie, jak wiadomo, na pewno szukać logiki i oszczędzania pieniędzy. Natomiast mam nadzieję, że będzie to wyglądać tak dobrze, jak siedzi to w mojej głowie. Tak więc było miło, ale na nas już pora, bo to nie koniec naszej dzisiejszej podróży. Jeszcze musimy się udać do Bielska, skąd odbierzemy progi do Procisku. Zmęczenie troszkę daje się we znaki, bo z Podkrzyżka ruszyliśmy o godzinie 3.30, a od pierwszej na nogach, aby wszystko poogarniać. Przed nami jeszcze troszkę kilometrów, niestety nie chcę ich ubywać, nie sprzyja temu na pewno odcinkowy pomiar prędkości. I ogólnie to jest naprawdę niepojęte, żeby 250 km jechać prawie 4 godziny. Ma jakaś masa. A więc dotarliśmy w końcu do Bielska Białej. Udało nam się dorwać przedostatni element układanki, także teraz ciśniemy tam, gdzie znajduje się pocisk, na jakieś małe przymiarki. No to na dzisiaj podróżowanie zakończyliśmy. Właśnie jesteśmy w Bandy Garage, gdzie znajduje się mój ukochany pocisk. Wszystko udało się dowieźć w jednym kawałku, na co się mega cieszę. I za moment będziemy to przymierzać, czy w ogóle pasuje, czy będzie to jakoś wyglądać, czy nie będzie. Tak więc chodźmy. Zamontowane. A więc tak prezentuje się wstępna wizja pocisku. Niestety jak to u nas, zawsze jest pod górkę i świeżo zakupiony tylny zderzak nie do końca pasuje. Jest wyraźnie za długi.
Mam nadzieję, że ten problem uda się jakoś sensownie i w miarę szybko rozwiązać, tak aby nie tracić na to zbyt wiele czasu. Z tyłu brakuje co prawda jeszcze spoilera, który już czeka w gotowości na swoją kolej. To będzie swego rodzaju wisienka na torcie. Mocno czeka na ten element. Progi, takie jakie sobie wymarzyłem, takie tutaj detalowo zagoszczą. Teraz są tylko przyłożone i trzymają się na słowo honoru. Natomiast z przodu sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, bowiem trzeba będzie podciągnąć dosyć mocno te potężne wloty powietrza, tak aby to wszystko współgrało z interkulerem i oruwaniem, które znajduje się pod spodem. Gdy już wody będzie gotowe, laminatowe dokładki zostaną położone na świeżo ze zderzakami, które będą niepołamane, będą w jednym kawałku. Wtedy myślę, że będziemy mogli się udać do lakierni, do mieszania lakierów i coś poeksperymentować w temacie koloru pocisku. Plany są mocno ambitne, mega się jaram, ale póki co nadal nic wiele nie mogę wam zdradzić i Bandi też nic nie wie. I mówiąc, że Bandi nic nie wie, wcale nie żartowałem. Chłopak ma naprawdę ręce pełne roboty, harmonogram mocno napięty i nie musi do niego wydzwaniać, bo nawet gdyby wiedział, to i tak by wam nie powiedział. Niestety, mimo próby docięcia zderzaka pod wasz bar, no nie udało się tego spasować i chcąc zamontować ten zderzak, a bardzo chcę, musimy powrócić do seryjnej belki, tak więc właśnie teraz przytwierdzam odbojniki, później dotnę belkę na wymiar i jakoś powinno to pasować. Belka już jest na pocisku, teraz biorę sobie ten seryjny zderzak z BMW E36. Dół wycinamy, on już nam się nie przyda. Teraz będę montował sobie nieco nakrętki, aby móc połączyć to z dołem z laminatu, który pomału jest ratowany. Kosztowało mi to dużo pracy, ale z dnia na dzień wygląda on coraz lepiej. Chwilkę to trwało, jak widzicie powoli już się ściemnia, ale zderzaczek siedzi na swoim miejscu, jak fabryka, docięty pod interkuler, oglowanie i naprawdę spoko to wygląda. Tym bardziej, że jak ktoś już ma taki zderzak zamontowany, to przeważnie w wolnossaku, no i nie widać tych potężnych wlotów, tutaj kiedy jest interkuler na wierzchu, no widać jak dużo go eksponuje. Tak więc stoję sobie teraz już tutaj od boku, tak auto wygląda w pełnym potykcie, mamy już zamontowane wszystko, nawet spoiler na sztukę, kura zaakceptowała taki styl auta, no i jest coraz lepiej. Chodźcie zobaczyć, jak to wygląda z tej perspektywy. Na sztukę, bo już nie mogłem się powstrzymać, zamontowałem również spoiler. Jak widzicie, montowanie jest mocno fachowe. Nie wiem, czy nie zostanie tak już na stałe. Hubert, za to bardzo dziękuję, pomógł mi wyciąć nowe mocowania po spoiler. Takie z prawdziwego zdarzenia, blacha trójka. Prędzej zetnie komuś głowę niż odpadnie. Tak więc myślę, że to dosyć ważne. To jeszcze nie jest finalna wersja spoilera, bowiem brakuje tutaj stateczników, które właśnie się wycinają. Całość będzie oczywiście skręcona na śrubkach, które musimy dokupić, wywiercić. Otwory pod nie. No i myślę, że tutaj będzie wyglądać całkiem spoko. Różni się on znacząco od wersji spoilera, która była zamontowana w poprzednim samochodzie, ale myślę, że to będzie dużo, dużo lepsze. O, jeszcze moja dokładka. W sumie to jeszcze nie zamontowałem, a dosyć bardzo mi zależało, zobaczyć jak to wygląda na aucie już docelowo. O, tutaj ziemniaczek nam się zapodział. O, poleciał. Idziemy ją montować. A więc tak samo prezentuje się z dokładką, projekt pocisk. No nie ukrywam, że w mojej głowie wyglądało to nieco lepiej, ale jak już kupiłem, no to muszę to zamontować, nie mam wyboru. No i powalczymy z tym, aby to dobrze się działo, aby nie było komicznie, bo teraz mam wrażenie, że tak troszkę jest. No i w sumie zapomniałem o jeszcze jednej dokładce. Jest ich aż tyle, że można by zmienić nazwę projektu z pocisk na projekt dokładka. Ale to już ostatnia z nich, ona będzie właśnie tutaj
na tylnej szybie i wygląda spoko. Ogólnie to całe te dokładki, elementy bodykitu są zamontowane na nitokrętach. Był plan na to, aby montować wszystko na kleju do szyb, aby to było takie czyste, skrótne jak fabryka, ale sobie to przemyślałem i w sumie w przypadku jakiegoś uderzenia albo demontażu zderzaka, no byłby z tym spory problem, tak więc uważam, że to jest dużo lepsze rozwiązanie i kiedy zderzaki będą pomalowane w kolor, to te nitokrętki po prostu się zgubią. I żeby nie było, że wszystko przymontowałem na taśmie i na ślinie, to robiłem nieco więcej i wyciąłem już nadkola pod felon. Myślałem, że wyciąłem niewiele, ale sądząc po głosach osób postronnych, to wyciąłem tyle, jakbym miał startować w tym rajdzie Dakar. Say what? Tak to wygląda już na gotowo. Tutaj jest zabezpieczone antykorozją. Wycięliśmy to zewnętrzne i wewnętrzne poszycie, całość zaklepana do środka, przyspawana, zabezpieczona. Pomaga mi w tym wszystkim Łukasz, czyli właściciel Bandy Garage. Wyszło naprawdę fajnie, wycięliśmy z potężnym zapasem, tak aby koło miało gdzie się schować, aby miało miejsce na swoją pracę. No i również na to, aby auto obniżyć docelowo. Teraz jeszcze tego nie zrobimy, aby się autem bezproblemowo przemieszczać, ale koniec końców, z tyłu gleba będzie dosyć spora. Progi również są już zamontowane na nitokrętkach, nie takie miało to miejsce na początku, gdzie widzieliście, że one były tylko przyłożone. Nitokrętki rozmieszczone co 20 cm, tak aby to wszystko nie było pofalowane i fajnie przylegało. Drzwi się bezproblemowo zamykają i otwierają, choć z dużym oporem, jak to przystało na BMW 36. No i całość naprawdę siedzi dosyć mocno. Jakby tego etapu prac nie nagrywaliśmy, bo raz, że było na to za mało czasu, a dwa, że już taki etap jak identyczny wykonywaliśmy w odcinku z odgryzowania kompota, to też to pominęliśmy. Tutaj to wyszło naprawdę fajnie i prędzej zginie cała buda niż to zabezpieczenie. Tak na ten moment prezentuje się pocisk. Jestem mocno zadowolony z przebiegu prac przy nim. Mamy połowę września, tak więc czas pędzi nieubłaganie, ale cel jest jasny. Do końca miesiąca chcemy skończyć budowę projektu od strony wizualnej, a to wszystko nie udałoby się bez pomocy Łukasza, właściciela Bandy Garage. Pomaga mi naprawdę bardzo dużo, zna się na robocie jak nikt inny i jestem jak taki praktykant, mówi mi co i jak i jestem za to dozgonnie wdzięczny. Kiedy to oglądacie? Jestem na finałowej rundzie Drift Open na torze w Toruniu, którą mam dla was przyjemność relacjonować. Na ten sezon driftingowych zmagań nie zdążyliśmy, ale następny będziemy gotowi. Na dzisiaj już kończymy pracę przy projekcie, ponieważ się ściemnia i jest już naprawdę dosyć późno, ale staram się być tu możliwie jak najczęściej, przed pracą, po pracy, wykorzystywać każdą wolną chwilę tylko po to, aby przybliżyć się do końca budowy projektu. Ja bym chciał nim wkrótce nacieszyć, tak więc mam nadzieję, że nam się uda. No i co? My widzimy się wkrótce. Jeżeli chcecie być na bieżąco, wbijajcie naszego Instagrama Inside Drifting, bo tam dodajemy dużo częściej i dużo więcej. No i co? Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Cześć.